Dzień dobry. Straszny las. Nie, w lesie jest fajnie, spoko. Chodzę z masy w lesie. I mam pytanie. Bo to wiecie, co jest śmieszne? Ja wam powiem od razu, co jest śmieszne. Śmieszne mnie to, że te jakieś kobiety teraz wylazły, pierdolą coś o swoich macicach, żeby ich nie dotykać. Nikt nie chce dotykać twojej pizdy, piziochy. I to po pierwsze. Po drugie, gdzie żeście wszystkie były? Jak pani Barbara Nowicka z jeszcze wtedy istniejącej Nowoczesnej zbierała podpisy pod ustawę Stop Piekło Kobietom. Bo tak się ona nazywała. Stop Piekło Kobietom. Gdzie były wszystkie damy, które teraz wylazły na ulicę? Dlaczego żeście się nie podpisały? O to mi tylko chodzi. Poza tym ten Trybunał coś sam sobie powiedział. On nic nie może. Nie rozumiecie tego? Po trzecie, chodzi o to, żebyście wyszli na ulicę. Oni wam powiedzą, że jest pandemia, że jest jakiś wirus straszny, nie? Że musisz być nawet w masce w lesie, kurwa, twarzesz mać. I dostaniecie w pierdol. I dostaniecie po 500 zł mandatu. Bo o to generalnie chodzi. Wiecie, że o co chodzi? Że naprawdę zatrzymają aborcję czy coś? Nie, tu chodziło o to, żebyście wyszli na ulicę, zaczęli protestować, powiedzieli, jak Kaczyńskiego nienawidzicie, pójść pod dom Kaczyńskiego, a wtedy Kaczyński powie, że on jest terroryzowany w własnym kraju i powie, że o nie, to tak być nie może, bo jak to naszego świętobliwego prezesika ktoś tam będzie chciał terroryzować i będzie na przykład, no nie wiem, godzina policyjna albo stan wojenny może nawet wprowadzi, nie wiem, co ten wariat zrobi, bo to jest taka generalnie kaczuszka, to jest chora osoba, psychicznie chory koleś, który sobie coś uroił w tym jebanym łbie. No i niestety jest tak, jak jest. Zobaczcie, jak fajnie. Drzewo leży, drzewa pełno, pełno drzewa. W lesie. Ach, kurwa. A maskę założyłem specjalnie, bo nie pokazuję twarzy. Ha, bo jestem leśny ludek. Leśny ludek. Zbliża się do ulicy, bo idę do domu już. Także trzeba było się podpisać pod inicjatywą Stop Piekło Kobietom, bo było coś takiego. Zbierała to pani Barbara Nowicka z wtedy jeszcze istniejącej Nowoczesnej. Dzisiaj jest w KO. Szkoda, że nie perfekt. I jak do kogoś macie pretensje, to jeden mądry człowiek napisał, że możecie mieć pretensje do konstytucji. Drugi, możecie mieć pretensje kobieta do kobiety w sumie. Na przykład do pani Kai Godek i drugiej pani, która zbiera podpisy na to, żeby nie było aborcji. Czekajcie, mam tutaj karteczkę, bo jej imię, nazwisko jest takie dosyć dłuższe. Możecie mieć pretensje do pani Magdaleny Korzewka-Kaliszuk. Pani Magdalena Korzewka-Kaliszuk. Ona też zbierała podpisy z tymi swoimi pro-liverami. Patrzę, czy mnie Kaczyński nie prześladuje. Pewnie jakiś dron zaraz wypuści. I będziemy, ty, taki owaki. Do domu spierdalaj, nie można chodzić po lesie. Zakaz. COVID-222 weszedł w życie. A tu sobie motorami ryją. Kopią se. No i tyle. Kurwa, 4 minuty mi to zaszło. Ej, ja pierdolę. Może spotkamy jakiegoś dzika w lesie. A może Kaczyńskiego? A wiecie, że to tak naprawdę Kaczyński tego nie wymyślił? Tylko właśnie te dwie typiary. Całe Ordo Iuris, nie słyszeliście o tym? A teraz nagle krzyk, bo mi coś zabrali, mi nie wolno dokonać aborcji. Tam nie może aborcji być, tam nie może jej nie być, mam ją w dupie. Przespaliście swój czas i tyle, koniec. Najbardziej mnie śmieszy, kurwa, płacz i żal tych największych lewaków, których nienawidzę. Lewak, generalnie lewak to jest jakaś chora na umyśle osoba o jakiejś poważnej demencji umysłowej, kurwa. Patrzcie, jak jeżdżą po lesie. Widzicie, normalnie motorami się wbijają i chuj, co jeżdżą. Żaden COVID im nie przeszkadza. Ach, chuj.
teraz powinni się stać. O, właśnie, jak ten, w tym kościele się robi. Stać i bić się pierś. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Tak, twoja wina, bo żeś nic nie podpisała. Jedna z drugą. A teraz stoisz i włącz w ręce od twojej pizdziochy, kurwa. Ja nie chcę dykać twojej pizdy niemytej, kurwa. Tam. Ale, kurwa, wiecie, kto się pojawia na tych pojebanych spędach? Tych... Pokazują się ludzie, którzy chcą dojść do władzy. Tacy ludzie, jak na przykład brudacy z Antify, się pokazują. Pokazują się, nie wiadomo po jakiego grzyba, homoseksualiści się tam pokazują, LGBT się zbiera. Przerażające. O chuj oni tam łażą, to nie wiem. Nie, a no tak, no przecież. Przecież mamy tyle płci, kurwa, że ja cię pierdolę. No i tutaj taki jeden, drugi pedał może uznać, że dzisiaj on jak zajdzie w ciążę, nie? No bo drugi pedał w dupę wyrucha, się spuści w dupie, to zajdzie w ciążę, to uznasz, musi usunąć, a teraz prawo będzie takie, że nie będzie mógł usunąć, ale będzie mógł wysrać. Piękny dzionek, niedziela. Elo, wesoły dzionek, taka fajna piosenka jest.